Bardzo proszę, kto z pań radnych i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Ogłaszam wynik głosowania. 9 było za, 9 było przeciw. Nikt się nie wstrzymał. Uchwała nie została podjęta. Tak, bardzo proszę. Ja chciałbym w imieniu Klubu Wspólnoty Ziemi Kościelskiej poprosić, żeby przygotować pogłębioną analizę, dlaczego przez 4 lata Centrum Kultury i Sportu nie potrafiło sobie poradzić z obiektami sportowymi i z imprezami sportowymi, jak tu słyszeliśmy. Po drugie, taka uchwała jedna, jak i druga dzisiejsza rodzi określone skutki finansowe. Ponieważ niedawno mówiliśmy, że jest bardzo trudny budżet, nie ma środków finansowych, przegłosowaliśmy obligacje za 3 miliony złotych. W związku z tym no, uważam, że nam jako radnym należy się zestawienie finansowe i czy etaty, które zostaną przeniesione z CKIS-u do nowej jednostki oraz środki finansowe wystarczą na jej prawidłowe działanie. Poza tym uważamy, że rzeczywiście rozbudowująca się baza sportowa na terenie miasta wymaga bardziej intensywnej opieki. Ja nie będę liczył, ile tych zawodów było, czy ich ma być 100 czy 200. Chcielibyśmy jako klub, żeby tych zawodów nie liczyć na sztuki, tylko na jakość. Chcielibyśmy, żeby te zawody spełniały oczekiwania przede wszystkim naszych mieszkańców. Ponadto uważam, że no wcześniej był czas na przedyskutowanie tych problemów, bo się wielokrotnie tu spotykaliśmy. Uważam, że po przedyskutowaniu i przygotowaniu tych materiałów w poszczególnych komisjach dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Natomiast no my jako radni musimy nie od środy do dzisiaj się zapoznać z projektami statutów, tylko po prostu trochę czasu mieć, żeby w swoich środowiskach między innymi tę tematykę przedyskutować. Rozumiem, że już jesteśmy w punkcie interpelacji zapytania radnych. Bardzo proszę. Nie ma. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski i informacje. Też nie ma. Zamykam dzisiejszą 27. sesję zwołaną w trybie nadzwyczajnym. Reorganizacja Centrum Kultury i Sportu na wydzielenie jednostki, które miałaby się zajmować sportem, ma służyć przede wszystkim temu, że mamy coraz więcej obiektów sportowych i tymi obiektami sportowymi trzeba lepiej zarządzać i lepiej organizować na nich zawody. Tych zawodów jest kilkadziesiąt, pewnie około setki, ale myślę, że właśnie ktoś, kto działa jak gdyby z doskoku, czyli w jednostce zajmującej się głównie kulturą, zajmowanie się sportem, to nie jest najlepsze rozwiązanie i w wielu ościennych miastach jest to jednak rozdzielone i myślę, że to jest prawdziwa tendencja, która pozwoli na lepsze zarządzanie, wykorzystanie, no i także myślę, że co nie bez znaczenia, na większą ofertę dla różnych, że tak powiem, mieszkańców, tych najmłodszych, ale także tych w wieku senioralnym. Myślę, że ta oferta na pewno będzie bogatsza, jak będzie się zajmował tym KOSiR, czy jednostka zajmująca się sportem. Dlaczego ten projekt pojawił się właśnie teraz? On wcześniej był sygnalizowany i dziwię się trochę, że Rada tutaj nie podzieliła tego poglądu, skoro nieraz była mówiona na komisjach, że na przykład obiekt na stadionie jest bardzo kosztochłonny, a mało jest przychodów. Radni jak gdyby dzisiaj chcieli podkreślić chyba tylko to, że nie dostarczono im materiałów odpowiednio wcześnie, że gdyby mieli więcej czasu na dyskusję, to ten wynik głosowania byłby inny. Aczkolwiek wydaje mi się, że sesja zwołana w tym trybie i dzisiejsze posiedzenie mogło tutaj trwać jeszcze dłużej i moglibyśmy się przekonywać i jeżeli ktoś chciałby przyjąć te argumenty, to mógłby je również przyjąć tutaj, tak jak mógłby je przyjąć, gdyby miały materiały tydzień wcześniej. Uchwała nie została podjęta, ale rozumiem, że Rada nie powiedziała ostatniego słowa w tej sprawie? Jak wynikało tutaj z ustaleń radnych, radni są skłonni oczywiście w tej sprawie rozmawiać. Pytanie jest tylko takie, jak uda nam się to wszystko połączyć z procedurą uchwalania budżetu, z powoływaniem dyrektora nowej jednostki, z naborem pracowników. No trochę brakuje czasu i z publikacją w dzienniku urzędowym, ale jestem przekonany, bo przecież rozmawialiśmy z radnymi nieraz, że po prostu tutaj może być tylko lepiej, czyli sport zarządzany przez jednostkę wyspecjalizowaną może przynieść tylko dobre efekty i przede wszystkim prawdziwy gospodarz. Tego najbardziej brakowało, przynajmniej jeżeli chodzi o obiekt
na stadionie. W tej nowej jednostce pracowaliby również dawni pracownicy Centrum Kultury i Sportu? To jest otwarta sprawa, o tym będzie decydował przyszły dyrektor Kościelskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Być może. A skąd fundusze na ten nowy twór? Fundusze są jak gdyby wydzielone z tego, czym do tej pory zajmował się Centrum Kultury i Sportu. Jak pan dyrektor wykazał, ta działalność kosztowała około 500 tysięcy. My nie wiemy na razie dzisiaj, jeszcze jak nie ma dyrektora, czy to byłaby podobna kwota, czy mniejsza, ale raczej zakładamy, że nie wyższa. Uważam to, że błędem było łączenie tych dwóch instytucji w jedną instytucję ze względów głównie takiego zbierania tej całej puli finansowej. Ja tu patrzę głównie pod kątem finansowym, że były problemy ze środkami po prostu na różne cele, zabierane z jednej puli do drugiej. Można by to uporządkować, żałuję, że nie udało się tutaj wypracować stanowiska za tym rozdziałem instytucji. Dlaczego pańskim zdaniem nie przyjęto tych dwóch uchwał? No myślę, że to była kwestia jakichś niedogadań, może zbyt szybkiego tempa narzuconego tutaj przez pana burmistrza. Może za szybko ta uchwała wpłynęła pod obrady. Mogło to być troszeczkę faktycznie przedyskutowane na komisjach, jeżeli tutaj koledzy ze Wspólnoty Ziemi Kościerskiej widzieliśmy wspólnie, że tutaj wyrażają chęć rozłączenia tej instytucji. Kwestie porządkowe może tutaj zaważyły. Pańskim zdaniem do tego rozdziału jednak dojdzie? Myślę, że tak. Myślę, że wrócimy na pewno do tych rozmów. Tak jak tutaj było widać, że jest chęć, także na pewno liczę na to, że to uda się prowadzić. Dla dobra właśnie instytucji kultury i sportu.